Pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić w momencie, kiedy otrzymamy niechciany telefon, to jest oczywiście odłożenie słuchawki, najzwyczajniej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy czuć się bezpieczniej, to już w tym momencie możemy reagować. To znaczy, po pierwsze powiedzieć, że absolutnie sprzeciwiamy się tego typu telefonom, a jeżeli chcielibyśmy kontynuować rozmowę jeszcze na tym etapie dość nieformalnym, no to zapytać się oczywiście, skąd dana osoba ma nasz numer telefonu i na jakiej podstawie do nas dzwoni. Możemy wówczas sprzeciwić się automatycznie ponownemu wykorzystywaniu tego numeru telefonu w kolejnych działaniach marketingowych. Zgodnie z artykułem 32 ustawy o ochronie danych osobowych mamy uprawnienie do tego, aby wyrazić swój uzasadniony sprzeciw do przetwarzania danych osobowych, tudzież stwierdzić, że nie życzymy sobie już tego, żeby te nasze dane były przetwarzane. W momencie, kiedy ktoś bez naszej zgody albo z naruszeniem różnego rodzaju przepisów, albo nie w tym celu wykorzystuje nasze dane osobowe i dzwoni do nas, a my sobie tego nie życzymy. Odczuwamy, że doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych, to oczywiście w oparciu o ogólne przepisy kodeksu cywilnego mamy uprawnienie do tego, żeby wystąpić z roszczeniem do sądu cywilnego.